Jeśli chodzi o ligę, to myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu. Jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli. Dużo kontuzji. Kontuzja Himlanda, kontuzja Bertsona, dzisiaj kontuzja Poczty. Także cały czas gdzieś tam szczęście nam dopisuje i pomaga. Ale no, trudno, jest jak jest. Nie składamy broni, będziemy walczyć. Mieliśmy bardzo dużo przełożonych imprez, U24, także DMPJ-ów tych imprez mieliśmy mało, a wiadomo, że początek sezonu nie należał do jakichś wyśmienitych, jeśli chodzi o naszą ekipę juniorską i potrzebują tej dużej jazdy, żeby gdzieś tam ten bagaż i balast z pleców zrzucić, żeby to było coraz lepiej. I dzisiaj te zawody były na pewno bardzo potrzebne, jutro są kolejne, także na pewno to nam pomoże. Filip jest w Polsce, jutro będziemy robić jakieś badania, zobaczymy ile jeszcze ta przerwa u niego potrwa. No mówię, Kuba to dzisiaj pojechał, dopiero dzisiaj będziemy widzieli coś więcej. Upadek Olivera Bertsona. Tak, wybił bark, nie wiadomo jak długo potrwa przerwa. Czy ta przerwa tak naprawdę będzie potrzebna, bo to nie jest jego pierwszy upadek, gdzie mu bark wyskakuje, bo w zeszłym roku w Rybniku było podobnie i gdzieś tam pauzował bodajże dzień czy dwa. I zobaczymy jaka to długa przerwa będzie. Chcemy gdzieś tam od młodego wpoić to kibicowanie Ostrowi i żeby kiedy dzieci podrosną, żeby zawitały do nas na stadion. Tak, wymienione fotele było zaplanowane, prędzej czekane było. Władze miasta czekały tylko na to, żeby była pauza jakaś w zawodach u siebie, żeby można było te fotele powymieniać. Priorytety i cele się nie zmieniają. Wiadomo, że tak naprawdę to, co mogliśmy wygrać w tej rundzie, to był Grudziądz u siebie i Częstochowa. Grudziądz był falstartem totalnym, Częstochowa przerwane zawody gdzieś tam i nie do końca mogliśmy pokazać, co gdzieś tam na tle rywala, który był w tym dniu w naszym zasięgu, ja nie mówię, że Częstochowa jest w naszym zasięgu. A cele są takie same, chcielibyśmy wygrać kilka meczów u siebie i gdzieś tam powalczyć o utrzymanie się w lidze. Jeszcze jest piłka w grze i my się tak łatwo nie poddajemy, mamy kilka meczów u siebie. Jeszcze możemy tą ligę obronić i zapraszam wszystkich, żeby nam kibicowali.